Dobry wieczór, dziewczęta i chłopcy. Dzień dobry. Zaczynamy ten fantastyczny program. Tak dobrego jeszcze nigdy nie było. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl Twój portal z ofertami pracy. Zero ryzyka dla nowych graczy w fuksiasz.pl Zwrot 100% do 50 zł w gotówce. Zero.fuksiarz.pl Coś ty narobił? Takiego zwrotu akcji się nie spodziewaliśmy. Sytuacja jest nadzwyczajna. I dramatyczna. Dramatyczna. Facet dostał po kieszeni. Tydzień temu mówiliśmy o naszym ozdrowieńcu. Tak. O kandydacie, głównym wówczas kandydacie, na komendanta głównego policji. Tak, ręce, które leczą. Minister Kierwiński. Uzdrowił chłopa. Tak. Dotknął i facet, który był przez 8 lat 8 długich lat. Miał, był na ręcie inwalidzkiej, miał trwały uszczerbek na zdrowiu. Ozdrowiał. Nagle po prostu już. I stała się rzecz straszna. Znaczy, właśnie ta rzecz straszna polega na tym, że on ozdrowiał. Nie, rzecz straszna polega na, na tym, właśnie. tym, że ty się wyśmiewałeś z tego człowieka, wiesz, to nie, na kratę. Nie wmówisz nie mi tego. Ty wyśmiewałeś Niko się z tego człowieka. Z, nigdy z się nie wyśmiewałem. Wyśmiewałeś się z tego człowieka i teraz. I teraz ten biedny. Nie, e, 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 e. tego nie mówiłam. Pan Miguel Domradzki, bo o nim mowa, był policjantem przez wiele lat. Był dobrym, porządnym policjantem. Przez PiS ciężko zachorował. Został inwalidą. No zdarza się. Zainkasował w związku z tym, że jest inwalidą, 3000 złotych renty jako dodatek do emerytury polskiej. Dodatkowo, nie, że łącznie 3. Tylko nie, dodatkowo, nie. dodatkowo 3. 3. Opuś... No i przyszła uśmiechnięta zmiana jego go uzdrowiła. I brawo, tak? Tak. miał dostać funkcję komendanta głównego policji żeby to wynagrodzić tak. jakoś i nie dostał przez I ciebie przez ciebie ty się nie Wybrali kogoś innego a on teraz został zdrowy i nie przysługuje już mu renta no przecież to jest katastrofa Marek Boroń został jakimś komendantem głównym policji panie Marku no co pan robisz człowiekowi no co on teraz co miał trzy kafle co on teraz z tym zdrowiem zrobi? No. co on z tym zdrowiem teraz zrobi? zostanie eks z... nie wiadomo kto z... teraz on musi angielskim musi znowu znowu Odnieść trwały uszczerbek na zdrowiu. Ale jakim cudem? Znaczy, ty myślisz, że pan minister Kierwiński tak jak uzdrowić, będzie umiał też odzdrowić? Musi czy? się udać do jakiegoś złego pisiora, którego dotknie rękoma i hmm. No naprawdę tak? Już tak no. i że to działa? Czy kontakt z pisiorcem można tak. dostać się, tak. Nabawić się renty? Tak. I to jest takie rozwiązanie, które uważamy za najlepsze. Na razie sytuacja jest powiedzmy sobie szczerze, dramatyczna. Facet został uzdrowiony. I jedyne, co zyskał z tego faktu, to minus trzy tysiące. Miesięcznie, nie raz miesięcznie, 3000. miesięcznie. Do końca no życia sorry. będzie dostawał trzy tysiące mniej. Czy wy rozumiecie, co wyście narobili? I ty czy sobie zdajesz sprawę? Nie, e, 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 nie, poczekaj, stop. E, w każdym razie, no, panie Michale. Michale. Panie Michale, ja przepraszam. Bardzo nam przykro. Ja przepraszam w imieniu kolegi. Zjebałem. Nie chcieliśmy, żeby tak się to e, potoczyło. Chcieliśmy, żeby w najgorszym razie dalej miał pan trwały uszczerbek na zdrowiu. <laughs> Nie? Tak, właśnie. Chyba. Panie Michale, dużo zdrowia i dużo pieniędzy. I, 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 I uśmiechu. Bo to w końcu uśmiechnięta władza. Pa! Kurwa, już było dobrze! Chyba już było dobrze! Pierdol. Z nami to tak jest, że my nagrywamy te odcinki Tak. piątek rano. A one... No, bo z... Nie szarałbym. Nie <grym> jest okay, po południu. Jest 12.20, ale one dopiero pokazują się w sobotę. W związku z czym, jeśli coś wydarzy się w piątek po południu, to tak. u nas tego nie ma. No, siłą rzeczy. A tydzień temu w piątek po południu grillowano. Grillowano Jarosława Kaczyńskiego. Grillowano kaczkę tak. z jabłkami. Tak. A raczej z naleśnikami, jak się okazało. Jak się okazało, z naleśnikami. No i to grillowanie nie poszło po myśli e, nie grillujących. Nie, nie. Ani Sroka, skoro już przy ptactwie jesteśmy, ani pan Zębaczyński no, nie odnieśli największego sukcesu swego życia. Tak bym to ujął. Tak, e, nawet zauważyłem, że zaczęli komunikować do swoich e, wiernych e, fanów że wprawdzie nie poszło im zbyt dobrze, to ale w związku z tym w związku z tym oni jeszcze raz zaproszą, jeszcze raz spróbują. Teraz to już naprawdę się przygotowują. Ja, mus, Musisz, to i nie, bo proszę państwa, bo nie będziemy wam tego całego y, przesłuchania jeszcze raz pokazywać. Ja to sobie wszystko dokładnie obejrzałem. To było straszne. To był pojedynek dupy z batem. To ja po Poradzę, że no, członek komisji jest komiczny. No a teraz yy, y, dupak, te rewanżu, że teraz już pójdzie dobrze. To mniej więcej tak, jakby motor Lublin w, w, przegrał 0,10 z Barceloną i mówi: Dobra, jeszcze raz, teraz to już naprawdę wam dokupiłem". Znaczy, dobra, z Kaczyńskiego żadna Barcelona, przesadziłem. No, dobrze, ale przeszar przeszarżowałeś również, bo z nich nie jest motor Lublin, tylko bardziej Koko coco Jumbo. Coco czyli mamy. Coco Jumbo Warszawa kontra FC Porto. Nasze Coco Jumbo mogło jeszcze odrobić tą sterobramkową stratę. I niestety ten mecz nie poszedł po, po myśli Coco Jumbo Warszawa, ale e, mówią, że za drugim razem... Ale chłopaki mówią, że teraz to my przestaniemy pić przed samym meczem i już naprawdę tak, tak zagrać. będziemy stroje mieli przynajmniej. Właściwe. No trochę żal posła Zębaczyńskiego, Jezu, nie. bo żal, ponieważ uaktywnił się poseł ozdoba. Bo poseł Zębaczyński dotychczas znany był tylko z jednej rzeczy, przynajmniej z szerszej publiczności, mianowicie z tego, że kiedyś miał naleśnikarnię, ale i ona padła. No wie pan, jeżeli ktoś się stanie nawet zrujnować naleśnikarnię, no to... <grymne> Dobrze, dziękuję w takim razie bardzo Ale tu akurat go będę bronił o, y znalazł szale. się obrońca Nagrywaj tak o Dawaj Marek, to już się kameruje Otóż nie powinno być tak, że Jarosław Kaczyński Który w życiu nie prowadził żadnego e, Udanego biznesu Nagle wytyka Komuś, że jego biznes plajtował. Biznesy plajtują. Czasami się coś udaje, czasami się nie udaje. Żaden to wstyd. Wstyd to, jak narobisz takich długów, z których tam są pokrzywdzeni ludzie, nie umiesz się z tego wypaczać. No Poseł Zębaczyński miał na padła. Trudno być może padła dlatego, że prezes Kaczyński źle rządził. Oczywiście, wyłącznie tak. Ale mogła tak, by mogła no, tak oczywiście. być. oczywiście. Mogło tak, być. No, mogła no, tak no. być. W związku z czym tu akurat będę go bronił, ale. No do puęty, do puenty. Nie będę go bronił aż tak bardzo, by nie używać tego słowa naleśnik. Ono mi się podoba. No zobacz posła ozdobę, który się uaktywnił. Uwaga, filmik. Cicho, bądź tam nitra, sprzedawkowanie dawno. Panie pośle. Tak samo jak i. Panie pośle. Dziękuję. Przywołuję pana do rzeczy. Tak samo proszę. cieszę się, że Naleśnik cicho siedzi, a ty King Kong też cicho siedzi tam. Panie. <grystanie> <grystanie> King Kong to jesteś ty, Robert. Jak tuda... że ja? <grystanie> a ty, A ty jesteś Naleśnik? Ja, czy... ja mogę być Naleśnik pod warunkiem, że ty będziesz King Kong. Dziękuję, Naleśnik. Powiedzieć o tym Piaskownica to jest nic nie powiedzieć. Nic. Ale najśmieszniejszy jest jednak w tym wszystkim Szymon Hołownia, który uznał, że mówienie na kogoś naleśnik, i mówienie na kogoś King Kong i mówienie tam, że ktoś przedawkował politykę, to jest strasznie obraźliwe i on ukaże teraz pana posła ozdobę, zabierze mu na trzy miesiące pieniądze. No dba o to, żeby o powagę sejmu. Tak po prostu tak uważasz. Tak uważasz. W takim razie powinien ich wszystkich wyprosić. Naleśniki. Tylko obrócę patelnię. No więc jeśli chodzi o e, tamten tydzień, to mamy naleśnika, King Konga, E, przedawkującego. No i oczywiście mamy świadka i członka. To to samo przesłuchanie świad... Pa, tak, tak. Jeden do drugiego mówił, że pan Zębaczyński mówił do pana Wybitnie. Kaczyńskiego, panie świadku, a Kaczyński do niego, per panie członku. Chciałbym ja prosił o używanie form, które są stosowane w Sejmie. Państwo ich używają, pan nie. Ma pan znany z pewnych rzeczy. Ma pan napisane świadek o, nie, na karcie? może nie, nie, nie zauważy, proszę przerywać. nie przerywać. Robert, powiedzmy teraz coś na poważnie. Wybitnie nam się nie udają te ostatnie komisje śledcze. Kiedyś to było coś. Kiedyś siadałeś przed telewizorem i to było show. A teraz? A teraz to, 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 to jest marne show. Kiedyś to było, kurwa, ale kiedyś było. Zróbcie coś, bo my po prostu z tego programu sami nie uciągnęliśmy. Wezwijcie tak? Jana Marię Rokitę. O, na z pomoc. Brodą Nagle jestera. wchodzi taka odciecz Rokita i mówi: Ja jestem największą gwiazdą w tej federacji. Rozbiję dole... Was wszystkich. Nie macie ze mną szans, zapamiętajcie moje imię. Ja myślałem kiedyś, że w tej komisji najsłabszy to jest Nałęcz, a on dzisiaj byłby absolutnym liderem. <grymne> Tomasz Nałęcz, kto jeszcze o nim pamiętał oprócz ciebie? To bardzo dobre pytanie jest. Chciałem ci zacytować teraz panią Izabelę Leszczynę. Chodzi o składki. Pani brymotne. minister zdrowia. Oczywiście. I ona powiedziała tak. Jeśli y, wszyscy trochę narzekają, to znaczy, że znaleźliśmy z ministrem Domańskim to, co wczoraj nazwałam kompromisem. <noise> a to nie jest tak, pani minister, że jak wszyscy narzekają, to znaczy, że. że jest coś źle. Położyliśmy wszystko? Jeśli wszyscy narzekają, to znaczy, że się coś totalnie nie. Nie, to znaczy, że jest yy, bardzo dobrze. Jest znakomicie. Słuchaj, Zatrzymać! A, a propos pani minister, pani minister ma przyjaciół. Naprawdę, tak, w Częstochowie. Ale ja wierzę. Jakoś nie wyglądasz. Wierzę, absolutnie. Pani minister, która jest co prawda polonistką, z wykształcenia, ale jest ekspertką ekonomiczną, i jak się okazuje, również zna się na zdrowiu, ma przyjaciół. Otóż <laughs> jej przyjaciółka, pani Małgorzata Puchała Augustyn, awansowała. Ale teraz poczekaj, bo to było tak. Jest sobie wojewódzki szpital w Częstochowie mhm. i jest tam wicedyrektor, pan Marek Augustyn. Tak się okazało, że przyjaciel pani minister Leszczyny. W związku z tym, no tak się okazało, że pan Marek Augustyn, jego kompetencje doceniono, został wiceprezesem NFZ-u. Co za przypadek? No dobrze, no bycie e, przyjacielem pani minister nie, nie odbiera kompetencji. Oczywiście, że nie odbiera żadnych kompetencji. Więc on został teraz wiceprezesem całego NFZ-u, ale w związku z tym stanowisko wicedyrektora w szpitalu się zwolniło. No i jak myślisz. Co zrobiono z tym stanowiskiem? Zlikwidowano. Nie. Ogłoszono na pewno konkurs. Mhm. Tylko w konkursie, konkurs musiał mieć chyba dość szczególne warunki, bo kto wygrał? Małgorzata Puchała-Augustyn. Po mężu Augustyn, bo to żona pana, pana Marka Augustyna, czyli po prostu można powiedzieć wprost. Stanowisko dyrektora w szpitalu w Częstochowie jest stanowiskiem dziedzicznym i przypadło akurat rodzinie państwa Augustynów. Najpierw był pan Augustyn, później pani puchała Augustyn, a teraz będzie. Następny to jak będzie? Puchała, Augustyn Nowak. Tak, może Coś być. Coś takiego. Słuchajcie, bo tam w warunkach konkursowych było napisane, że musisz mieć na nazwisko Augustyn, mhm. a najlepiej jeszcze Puchała. I wtedy nie, podwójne punkty. I nie masz za wielu ludzi, którzy by się tak nazywali. No rzeczywiście. Konkurs to było był to troszeczkę ograniczające. I wcale to nie ma nic wspólnego ze znajomościami. To gratulacje. Gratulujemy, bo my też lubimy fachowe kadry. Stanowiska miały być jednak obsadzane ludźmi kompetentnymi, a tymczasem obsadza się je po prostu swoimi. No. skoro rozmawiamy już o polityce, to chciałem też zareklamować nasz program w kanale Zero dzisiaj o 19, dzisiaj, w sobotę. Sobie, dzisiaj w sobotę, nie że dzisiaj w piątek, znaczy jutro, ale gdy oglądacie. <grym> ale to jak ktoś ogląda w niedzielę, to debata to z prezydenta no, kurwa stanu. poczekaj. To jest w sensie dowiaduje, że ty debatę wdrasz mi normalnie na 20 w sobotę, gdzie byliśmy mówieni już na 19. Od stycznia. No i co z tego? Kurwa? mój program nie pójdzie o 20 chyba, nie? O 19 zrobisz debatę. Ja człowieku mawiać się z tobą? 20? Chyba w soboty mieliśmy być... W, przy drugim odcinku już odpierałeś taką manianę stary, Kim ty jesteś kurwa, Weź ci ogarnił, już ci od do reszty. Człowieku, d umawialiśmy się na 20 w sobotę. O jesteś, której chcesz jesteś. mnie dać? O 22. O 22 kwa? O czwartej mi daj. Szkoda naprawdę. Daj go o czwartej. Chciałem od 22. Ale daj go o czwartej. Niech powiedział, że chce o czwartej. To daj go o czwartej. Co mnie obraził? Nie, nie wiem, się troszkę uniósł. Czy powinien tutaj zostawić? Tak, tak, dobra. Szymon, nie nagrywaj tego. No nagrywaj, tak. O. Dobra, dobra. Słuchaj, wróćmy do, wróćmy do programu, wiesz co. Poważnie, do... Kurwa, poważnie. Naprawdę. Trzaskowski z dykty w debacie. Kurwa, to jest ten drugi wymiar, kurwa. Debaty w Polsce. Ale jest niższy. To jest naprawdę 2D. Kurwa. Rzeczywiście. Zmieniacie wymiar debaty w Polsce. Dole. Krzysztofie, reklama nam się nie udała, to może jednak wróćmy do naszego programu, tak? Będzie debata o... No, nie ma, wiem o której. Świetna debata. O 19. Tak, znakomita. Dzisiaj. O czym mi opowiesz? O tym, że ludzie robią kariery e, w różnych spółkach miejskich właśnie, państwowych, no. wszelakich, bo... No to właśnie o tym mówiliśmy. Ten przykład z Częstochowy był bardzo ładny, ale chciałem Ci powiedzieć, że jest też taki przykład z Krakowa. Otóż jest taki pan, były wojewoda, Jerzy Adamik. Tym razem nie Augustyn, chociaż też na A. Ten pan był na A, był Jerzym A. A ja, ja. Ale już jest Adamikiem z powrotem. Znowu. Ponieważ wyszedł z więzienia. Tak. Wojewoda poszedł mm -hmm. do więzienia? Tak. A za co, przepraszam? A za co mógł pójść? Za przyjęcie 200 tysięcy łapówki niegospodarne. To wiesz za co poszedł? Za to, że Frajer za marne 200 tysięcy wziął. No. Znaczy, w sumie nie odpowiedziałem ci na pytanie, za co poszedł. Nie wiadomo, za co poszedł. Wiadomo, co mu dokleili. Jak nie wiemy, o co chodzi, to wiemy, o co chodzi. No te 200 tysięcy, dajcie spokój. Za takie pieniądze człowieka do więzienia wsadzać, to absurd. To byśmy wszyscy siedzieli. <noise> no i wyszedł już, tak? I wyszedł. No, no jak i jak wyszedł, no to, wiesz, wychodzisz z więzienia, a nic nie masz. No. no to ktoś musi podać ci pomocną dłoń. Yy, I wiesz, co Ale się... Ale ja wyda... chciałem, czy ci Dobrze, ja nie wyszedłem z więzienia. Jeszcze. I słuchaj, jeszcze. A za seksizm na ile pójdziesz? Ha, 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 ha. A Wyszedł I... z tego więzienia i dostał prasę w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. No, w czym rzecz? No właśnie w tym, że od razu miasto go przygarnęło, spółka miejska. Był i... wojewodą, teraz w mieście pracuje. Prezydent komentując fakt zatrudnienia w mieście. Instytucji... Prezydent Krakowa, jak rozumiem. Tak. Nie? Pan instytucji... Majchrowski, tak? tak. Czy mogę? bardzo, Czy już no, może, Prezydent chci... Możesz. Komentu... Chciałbym, żebyś był precyzyjny. Dziennikarz po prostu. Z Ziemkiewiczem będzie gadał. Pogadajcie sobie o researchu. No mów, mów. Już mogę? Tak. Prezydent komentując fakt zatrudnienia w instytucji należącej do miasta wielokrotnie powtarzał, że Jerzy Adamik odbył karę, nie no. zajmuje stanowisk kierowniczych i nie odpowiada za finanse instytucji, w której pracuje. Mówi Monika Chylaszek, rzecznik prezydenta miasta. Czyli skoro nie ma dostępu do kasy, to, może to jej nie rąbnie. Tak. Proste. A ty się czepiasz? Nie, w zasadzie już nie. Zostałem przekonany. Dobrze, że ludzie e, nie są odsuwani na margines, gdy już Nawet e, jeśli są z marginesu. zostaną Zresocjalizowani. Tak, nawet jeśli są kryminalistami. Ale patrz, ale to jest. Ja też mi się to do końca nie podoba, bo to jest taki brak wiary w resocjalizację. Brak bo wiary facet, w człowieka. W człowieka i, i w ogóle w system. Mhm. Bo skoro facet odsiedział ponad dwa lata, na tyle go skazano, bo sąd uznał, że tyle potrzeba, żeby zrozumiał swój błąd i więcej więcej nie, nie popełniał niegospodarności. I on wychodzi, zresocjalizowany, zrozumiał naprawiony. Swój błąd. Tak. Naprawiony człowiek wychodzi. Tak. Nowy. Nówka. I niby go przyjmują, ale jakie to jest uwłaczające? Będziesz u nas pracował, ale, ale nie będziesz miał dostępu do pieniędzy złodzieju. Tylu. Rozumiesz? I to jest. Zmieniłem teraz zdanie o 180 stopni. Najpierw pochwalałem, że mu podali pomocą dłoń, a teraz uważam, że go upokorzyli publicznie. Że go zatrudnili, ale na stanowiskach, które że nawet batonika nie weźmie. Czyli twoim zdaniem on powinien owszem, dostać pracę, ale powinien zostać kasjerem miejskim. Tak. tak. To, byłoby dowód, to byłby dowód zaufania dla, to by do człowieka. Ozna... Nie do człowieka, do systemu całego. Mhm. Bo cóż ten system znaczy, jeśli w niego nie wierzymy sami. Ciekaw jestem, co by się z Krakowem stało po takiej kadencji. Panie Jerzy, trzymamy kciuki. Przynajmniej pana nie uzdrowili to. On trzyma. A propos, a, propos, a propos więzień, bo pani wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt, która już się nie nazywa eichhardt dibuła chociaż niektórzy tak jeszcze piszą, ona twierdzi, że więzienia są przeludnione. Po prostu mamy za dużo więźniów i za mało miejsca. I teraz ma na to świetny pomysł, bo. Rozumiem, są dwie drogi, albo dobudować więzienie, albo e, wypuścić no ludzi. Ten twój pierwszy pomysł to jest taki, taki, taki prymitywny, taki zupełnie, wiesz... No, Czyli wariant koreański, no wypuszczamy nie, 500 nie, tysięcy osób. Tak, właśnie, ja się nie spodziewałem po tobie niczego bardziej błyskotliwego, no ale mogłeś się powstrzymać. 20 tysięcy, my nie jesteśmy jak Korea. Trzeba po prostu wypuścić 20 tysięcy ludzi. Jakiś klucz, czy losowanko? Loteria szczęśliwa? Moim zdaniem znajomi. <laughs> Krzysztof, mamy ciekawe rzeczy. Dlaczego my to cały czas tutaj jakieś nudy? Pokażmy radnych. No Poczekaj, proszę Tak, 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 Już pokazujemy, tylko chcę ci znaleźć, bo sprzed tygodnia nie wykorzystaliśmy jednego radnego. Czekaj. Radnego nie wykorzystaliśmy, tak. a my wykorzystujemy? Tak. Do czego? Yy, do nicnych celów. Szanowny Robercie. Tak. Zanim przejdziemy do plakatów i ich omówienia, to chciałem jeszcze ci napomknąć o takiej osobie, która się nazywa Krzysztof Szyga. Tak, e... i co z nim? Jest... Przewodniczący platformy w Siemianowicach śląskich. I bardzo e, szanuję tego pana. To jest człowiek, który wrócił do platformy, zdaje się, bo on tam w niej był, ale go wyrzucili. To bez znaczenia w tym momencie a, sorry. Um, dla tej historii. Chciałem powiedzieć, że bardzo to szanuję tego pana, ponieważ jak już coś obiecuje, to coś, co jest realne do spełnienia. No, a co w tym wypadku? Otóż y, pan Krzysztof Szyga y, zamieścił na Facebooku taki oto wpis. I kurwa, muszę to jakoś powiększyć teraz. Yy. Jak robot to robisz, to jest zawsze takie małe u mnie. That's what she said! <laughs> Wpis zaczyna się od słów. ACDC zagra w Siemianowicach? Jak jest znak zapytania na końcu, wiesz co to oznacza? Że niń że nie, Gryba. nie ma Że nie zagra. Tak. I od razu pan y Krzysztof Szyga jest uczciwy, więc napisał w następnym zdaniu. Oczywiście ACDC nie zagra w Siemianowicach. Nie I ma miejsca. Nie ma. I uwaga, nadchodzi obietnica. Ale... Gdybym to ja był dziś prezydentem, zorganizowałbym wspólny wyjazd z naszego miasta do Bratysławy na ten koncert. <laughs> Ale zrobiłbym to lepiej. Przy Jeszcze okazji. Lepiej. Tak, promując miasto. Jestem pewien, że chętnych byłoby co najmniej na dwa autokary, czyli jedzie. 80, 80 osób tak. z Siemianowic Śląskich wow. do sławy na gdzie, koncert. Gdzie będzie 20 tysięcy ludzi? Albo Ale i... oni jadą jako reprezentacja Siemianowic Śląskich. Mm -hmm. no, I teraz dalej. Wyobraźcie to sobie. <laughs> Już widzę. ci na scenie, a niżej rozwija się widoczny na cały świat transparent. Siemianowice. City of Coal and Steel, best regards. Byliśmy miastem węgla i stali. Dziś możemy być The City of Heavy Metal. To tylko jedna ze ścieżek dopływu kapitału do Siemianowic. Co za bałwan. Widzisz tą mam... ścieżkę dopływu do Siemianowic. Nie, ale on naprawdę. Je... on w to wierzy? Nie. Czy uważa ludzi za idiotów kompletnie. Tak. A, to rozumiem. Nie, to co wam te słowa, panie Ksztowie, co wam, przepraszam. Niech pan jedzie, ja się dorzucam do flagi, tylko chciałbym, żeby jeszcze Lesznowola na niej była, bo chcę ten dopływ pieniędzy jeszcze do Lesznowoli. A skoro już jedziecie, tak czy siak, i tak autokary wynajęte. Tak. Ja nie lubię ACDC, więc wystarczy, <grym> że weźmiecie moją flagę. Ja chcę tylko dopływ pieniędzy. No to teraz jest ten moment. Przechodzimy do. Do Mamy to! Nie wyszło. No to pooglądajmy, kogo dzisiaj będziemy szkalować. Nie hmm. będziemy nikogo szkalować. Tym Dlaczego razem. nie? Nie, bo będziemy z zachwytem patrzeć na ludzką pomysłowość, bo sami, to przyznamy od razu, sami byśmy na to nie wpadli. No czy wpadłbyś na przykład. No na co ty wpadłeś, no? Na męską wspólnotę. I idźże, dziadu. Popatrzcie eee, na to. Ja chciałem powiedzieć, że ja teraz hazard zastępuje ableizmem. No. Ableizm, seksizm, męska wspólnota. Dobra. Zostałem o to oskarżony. O Ableizm, seksizm, alkoholizm, moje hobby. Dobrze, jedziemy. Jedziemy, panowie. Kogo dzisiaj będziemy szkalować? Nie będziemy nikogo szkalować, ty sobie to wybić z głowy. Będziemy Kogo, e, z zachwytem promować. przyglądali się. Źle powiedziałem. Promować. Właśnie, z zachwytem będziemy się przyglądali pomysłowości ludzkiej. Nie się zawsze to myli, przepraszam. Promować. Kogo będziemy dzisiaj promować? Proszę, zacznijmy od tej uroczej pary. Sami wybierzcie, kto lepszy. Proszę bardzo. Ewerencjonius. Ewerencjonusz no, Szambelan. E e e e e e ma tak na imię. Ale naprawdę. I chce napędzić Józefów. Całe szczęście, że ma tak na imię, bo gdybym miał się śmiać z nazwiska, to to jest niekulturalne. Aha, a tutaj chcesz co? E zrobić? I Maciej Klosek. Czyli postaw na dwójkę. Ludzie się domagali od nas tydzień temu, że, żebyśmy nie przeoczyli kogoś z tak świetnym hasłem wyboczym. Więc Maciej, Klocek czy Jonisz Szambelan. Klasyczna chłopska dwójka? <grym> czy inna dwójka, ale mniej klasyczna, taka bardziej OE? Józefów powinien mieć większy wpływ na to, co się dzieje w naszym powiecie. Tak, a to to, patrz, te same okolice. Naszym, hmm. no. pod Warszawą ludziom odwala? Poukładajmy starą miłosną. E, ja Miłosnę? Stawiam... Stawiam Milostrę? na klocka. Eee, następną parę poprosimy. Następna para jest naprawdę fajna. Tamta mi się średnio podobała, ale tutaj macie, słuchajcie, macie do wyboru. Jest człowiek, który do was, do was narodzie, z sercem na dłoni, tak? Albo z ptakiem w dłoni. Co, co kto woli? Co wolicie? Ptaka czy serce? Ale. No co ty wolisz? Ptaka. <noise> koko, koko, ko, kociorski Piotr? Kurza Cię bałagan w w Toruniu, w Kurza, ale to jest grasów. Ostatni rolnik Torunia, jest napisane. Brawo, panie Ko -Ko Kociorski. A to masz serce A to jest trochę creepy. Czy on jest chirurgiem, by i wyciął właśnie komuś serce? Albo to jest jakieś świńskie serce, albo to w ogóle nie jest serce, i on nas oszukuje już w czasie kampanii. A w ogóle czy na przykład... To nie, to facet z wąsem z jest lepszy. Masz rację, Przegonaliśmy. Oba, się. Obaj są z pisu jakby co, <noise> więc y, tu nie trzeba wybrać. Czy w tym powiedzeniu serce na dłoni tak. można mieć świńskie serce na dłoni? Krzysztof, daj spokój, on już przegrał. Stawiamy na ptaka, stawiamy na wąsy. Koko, koko, koko kociorski Piotr. Koko, koko, jak to było? Koko, coś tam koko, Eurospoko. Euro, I to teraz tak, i ty mówisz, że się nie nabijamy z nazwisk, tak? Nie nabijamy się z nazwisk. Pan Karol Pieprz sam pisze, kandydat ze smakiem. Ja bardzo lubię Pieprz. To pewnie lubisz się. Nie że pana Karola. E, gdyż go nie znam, ale może go lubię. No, e... na pewno go lubisz. No dobrze, to pan Karol Pieprz. Przepraszam, aż się chciałbym powiedzieć, Karol, nie Pieprz. I chociażby dla takich grysów należałoby go w ogóle do Sejmu od razu wybrać. Wiem, że to nie te do. Wybory, senatu ale wybrać. powinien być upgradeowany, że przychodzi. A tak ty, w przypadku Szymon Kołownia mówi, słuchaj. Mamy tu taką grę słów sobą dobrą. Tak, bardzo dobrą. Że ma, y, mamy tego do wyrzucenia y, na G, co się nazywa Zolsztyna młodego. A, Gomołe. On nie jest Zolsztyna, tylko Zopola, ale też z na Opola. O. Zopola, też na O. No i ciebie za niego wsadzimy. Bardzo dobrze. I teraz, przepraszam, ale tego nie jesteś w stanie mi wytłumaczyć. A znaczy, nie, jakaś pani, przepraszam. Tak. Y Hajewska. Pani Hajewska na ananasie. Upodobniła się do pizzy hawajskiej. Ja tego nie ogarniam. O co tu chodzi? Ona się nie nazywa Hawajska, Chajewska. ona się nie nazywa Ananas. O co jej chodzi? Że jej palmot. I patrz. Czwórka na liście i jest przekreślone w pizzerii, tylko do Sejmiku. Ale ja mam dla ciebie inne, inną zagłoskę. Co tu się przede wszystkim nie zgadza? Znaczy Hawajska. Za ananasem, niam. Nie, tu się nic nie zgadza. No co, co? ty chcesz ode mnie? Przecież to jest pizza peperoni. Zobacz w tle. To jest oszustka. To nie jest pizza hawajska. Tu jest normalnie salami widać. <grym> Jaki wariat, on to rzeczywiście zna. To jest pizza peperoni. I ty się czujesz dotknięty tym oszustwem. Ja po prostu nie wiem, jak można tej pani spojrzeć w oczy teraz. Jak ona może nam spojrzeć w oczy? Przecież yy, to jest naigrywanie się. Moja ulubiona pizza. Która? Peperoni. Dzień dobry! Średnią hawajską dla każdego! Proszę, proszę. I co wolisz, bo tam miałeś do wyboru ptaka albo serce, tak? Mhm. Mm to tu masz do wyboru krokodyla. Bo farma krokodyli w Tarnobrzegu, ja piernicza. Głosuję na faceta, dlatego, że obiecujesz że mi zrobił farmę krokodyli w Tarnobrzegu. Ale... Ludzie, nie, poczekaj chwileczkę, ja muszę Wam to powiedzieć, bo ja byłem na farmie krokodyli. Krokodyle do jedzenia, owszem, pycha, mniam, lepsze niż hawajskie. Na buty być może też, ale tam strasznie śmierdzi. Nie chcecie tego u nie. siebie. No, ale on już ma krokodyla i nie wie, co z nim zrobić, więc obiecał, że wybuduje farmę i się go pozbędzie. Moim <laughs> zdaniem, to jest taki myk, taki myk. Marek Badawika, ale... Serbinów wybiera. Farma krokodyli dla Tarnobrzegu. Znaczy on nie nawet nie w Serbinowie, tylko na Tarnobrzegu. Wolę chłop normalnego chłopa, ostatniego rolnika z Torunia, który trzyma. Kura niż jakiegoś dziwaka, który przyniósł krokodyla a tego, i porwał go. A tego? Ten ma, o, wę, ten ma węże nawet nie w kieszeni, tylko na szyi i jeszcze żółwia. I żółwia na dłoni. Ten e... człowiek nie dożyje do końca wyborów. Łódź, miasto chobystów, Dość traktowania mieszkańców jako taniej siły roboczej dla zagranicznego kapitału. Oddajmy Łódź Łodzianom. No człowieku, jeśli ty będziesz twarzą oddawania Łodzi Łodzianom, to wy nigdy a nie odzyskacie chcesz Łodzi. A oddać tę Łódź? No, ale, ale to jest te, dziwne. Nie, to znaczy, słuchajcie, nie, to jest Łódź, miasto hobbystów, Łódź, miasto świrów. A wszystkich ich podsumował, kto? Mój ulubiony kandydat, ja za nim będę podążał, pan Maciej Jarosz. Ch**je muje, dzikie węże. To moje hasło, dobre, nie? Podpisane autorstwo Daniel Obajtek. Jarosz Maciej. I zobacz, ten z wężem, a ten go zakasował kompletnie. A ile moje dzikie węże. Ja tu, ja jestem... Ja tam nie jestem, tak jak mówisz, brzydko. Tam jest ch**, gwiazdka, tam gwiazdka, gwiazdka, eee, e, chodzi o węże. Chciałem tylko powiedzieć, że autorstwo tego wpisu zostało e, błędnie przypisane. Danielowi Obojtkowi. Powinno być przypisane Jaskowi Kurskiemu. A tak naprawdę to jest cytat, który ja znałem jeszcze z dawna, dawna. Tak, ale... E... Zawsze uchodził za słaby ten tekst. W wykonaniu Jaska Kurskiego był naprawdę dobry. W <laughs> znajdę. Cytat brzmi, Barsa, wybaczcie, ale żadne Lewandowskie maseczki, chuju mój dzikie węże, tylko Barsa, napisał Jacek Kurski. To w całości się nie zmieściło na baner, ale w krótszej wersji się zmieściło. W każdym razie zobacz, jak zdisowany został ten oto młodzieniec przez doświadczonego polityka. A ten jest skąd? W województwie pomorskim, tak? Tak. A ten złodzi. Walka A. trwa na odległość nawet. To był krótki przegląd kandydatów do wyborów samorządowych. Następny zapewne za tydzień. Tak, następny za tydzień tuż przed świętami, bo wybory dopiero tydzień po świętach i jeszcze będzie sporo ubawu z tymi typami. Przypominamy też, że o 19.00 debata, bo wtedy mi się nie udało, w sobotę o 19.00 debata kandydatów na prezydenta Warszawy. To już mam nadzieję, że tym razem ta reklama pójdzie w spokoju. Dzień A po dobry. debacie będzie e, odcinek Zero Presji, gdzie są ci zabawni ludzie, wiesz. E, Kasper... A. O, ci, i, ci zabawni i... ludzie. Jezus Maria, on tu idzie. Stop, przepraszam cię w ogóle. Co? No, przemyślałem sobie, że... i też gadając z księgową i e, 22 myślisz, że jest szansa, że pójdzie? Tak super. E, nie będą jeszcze spali, nie? 22 sobota? Pa. Państwu też dziękujemy serdecznie. Do widzenia. Do widzenia. Ale z chabowy raz ubijał, co najbardziej wymiotował, to jest takie straszne, wiecie? bo on ubija, tu ma worek i bełt, nie? Ubija i bełt. I tam pierwszy kotlet, nie? I Idę dla kogoś. Smarował cytryną, później no to piankę do dolenia. Co na oczywiście dalej? Ja myślę, kurde, to, to nie wyjdzie, nie ma szans. Nie? Polskie Eminem, lata 90. Może Liber. O! Oh. No. Nie mam pojęcia. Dobra, wystarczy Hermiona. Głównym sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl Twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.